Wczoraj na placu Jakuba Wejhera rozstawili się wolontariusze i ratownicy Polskiego Czerwonego Krzyża z Wejherowa. Powodem pojawienia się ratowników na rynku był obchodzony dnia 11 września, Dzień Pierwszej Pomocy. No jesteśmy tutaj z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, który jest zawsze 11 września co roku. Poza tym jest też rocznica ataku na World Trade Center i tam też były potrzebne służby ratownicze i dosyć szybko system zintegrowany zadziałał. Akurat w Stanach wtedy, no jesteśmy tutaj, mamy taki punkcik, jak widać, możemy wykonać reanimację, jeżeli jacyś ludzie będą zainteresowani. Mamy też ulotki na temat akcji oddawania krwi, można sobie poczytać. Możemy zmierzyć też ciśnienie aparatem zwykłym czy też elektronicznym. Zadaniem ratowników na rynku było... No chcemy przede wszystkim nauczyć ludzi pierwszej pomocy, szczególnie reanimacji. I tak jak zapowiedzieli, przeprowadzili pokaz udzielania pierwszej pomocy. Centralnie ręce ułożone na klatce piersiowej, ręce proste w łokciach, jedna ręka na drugiej. Staramy się nie uciskać na wyrostek mieczykowaty, czyli tam na ostatnie wolne żebra, bo mogą się połamać. Podczas takiej zwykłej reanimacji, gdzie udzielają, czy gdzie wykonują ludzie, którzy nie są fachowo związani z medycyną, najczęściej dochodzi do połamania tych żeber, no ale jest to... jakby to najmniejsze powikłanie, ważniejsze, żeby uratować życie człowieka. Wczoraj na rynku, a na co dzień ratownicy pojawiają się m.in. na imprezach kulturalnych, ale spotkać ich można również w szkołach. Przeprowadzamy takie pokazy we wszystkich szkołach, tutaj na terenie powiatu wejherowskiego, w szkole na Bukowej, w Sobieskim, tak zwanym w Elektryku również, w Dwójce na Kaszubach, w szkołach podstawowych mamy taki program Ratuj z nami maluchami, także uczymy dzieci nawet w przedszkolach już takiej, żeby udzielali pierwszej pomocy, takich podstawowych rzeczy i one się bardzo chętnie tego uczą, no niestety gorzej jest z dorosłymi, bo nie są zbytnio zainteresowani. Udzielenie pierwszej pomocy jest pierwszą czynnością, jakiej musi się podjąć osoba uczestnicząca w wypadku czy innym zdarzeniu, a jak się okazuje też najważniejszą. Ostatnio był taki przypadek na stadionie w Redzie, że osoba kibic na meczu piłki nożnej, kibic zasłabł, dostał zawału, zanim przyjechała karetka, zanim się przecisnęła, że tak powiem, przez te wszystkie barierki, przez całą ochronę, to już niestety było za późno i człowiek po prostu zmarł tylko dlatego, że nikt nie umiał mu udzielić pierwszej pomocy. Ratownicy oprócz przeprowadzanych pomiarów ciśnienia, pokazu udzielania pierwszej pomocy, rozdawali kolorowanki oraz naklejki i ulotki, zachęcając tym samym do oddawania krwi.